Witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was na odcinek z odnawiania terrarium dla naszego gekona tureckiego. To terrarium miało już tak stary wystrój, że stwierdziliśmy, że czas na odnowienie go i właśnie zrobimy to w tym odcinku. Terrarium naszego gekona tureckiego ma już 2 lata. Przez ten okres był jedynie czyszczony oraz było wymieniane podłoże, dlatego czas odświeżyć wystrój. Starą ściankę w kolorze szarym odnawiamy i zmieniamy kolor na kolor bliżej wybrzeżom śródziemnomorskim. Dodajemy roślinę, jest to sukulent, tak aby wytrzymała ten bardziej suchy klimat. Oraz dodajemy podłoże, jakim jest mieszanka torfu z piaskiem. Chcemy jak najbardziej przybliżyć naturalny charakter wybrzeża śródziemnomorskiego. Chcemy, aby to był wycinek skarpy i umieszczamy dlatego skałę w kolorze ścianki jako element oderwanego kamienia z urwiska. Następnie dodajemy kawałek korka. Drzewo to rośnie na terenach występowania gekona tureckiego, więc będzie to idealna kryjówka dla niego. Oczywiście przymierzam i szukam odpowiedniego miejsca, tak aby zbiornik wyglądał estetycznie oraz żeby był funkcjonalny. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca dla korka, czas na elementy nadające naturalny efekt, odzwierciedlający naturę. Umieszczam więc kawałek drzewek pustynnych w ściance oraz na podłożu, które będą wyglądać jak korzenie oraz gałęzie drzew. Kolejny dodatek to suchy mech poduszkowy, będzie spełniał wrażenie uschniętej, przesuszonej trawy na kawałkach skał oraz doda trochę zieleni do całego terrarium. Thank you.
po mchu, czas na włókno kokosowe. Nasz ulubiony dodatek. Tworzę z niego suchą trawę i umieszczam w ściance oraz na podłożu. I oto mamy gotowy efekt wybrzeża śródziemnomorskiego. Byłem w wielu państwach w tamtym rejonie. Widziałem nieraz gekony tureckie na wolności i właśnie w takim ekosystemie funkcjonowały. Oto mieszkanka, gekon turecki, stara samiczka, jest z nami już długo, ale ma jeszcze pełno wigoru i jest bardzo aktywna. Choć nigdy jak do tej pory nie udało nam się zaobserwować jak poluje, zawsze robi to z dala od naszego wzroku. Wpuszczamy ją do terrarium i cieszymy się pięknym efektem. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że gekon Wam się podobał oraz cały wystrój. Mi się podoba. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!